Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, w drugiej kawie witam Maciej Nowak. Moim gościem dzisiaj jest poseł Tomasz Garbowski, poseł SLD. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Panie pośle, jak się panu podoba nowy marszałek województwa opolskiego, Andrzej Buła? Czy mi się podoba, czy nie podoba, to... Pytam jako polityka. Niekoniecznie jest najważniejsze, ale myślę, że to będzie nowa jakość. Ja kolegę Andrzeja Bułę bardzo dobrze znam w kontekście współpracy i ze szkoły średniej, bo był moim nauczycielem wychowania fizycznego. Później jakoś się tak złożyło, zajął się polityką. W konkurencyjnej partii Platformie Obywatelskiej, ale mam jak najlepsze zdanie o Andrzeju. Razem byliśmy w Komisji Kultury Fizycznej i Sportu przez dwie kadencje. Razem wyjeżdżaliśmy na różne zawody sportowe. Mamy ze sobą bardzo dobry kontakt. To jest osoba, która z przeciwieństwem marszałka Józefa Sebesty potrafi rozmawiać, potrafi słuchać, potrafi szukać kompromisu. Czy mówi pan nowa jakość czy na plus? Nowa jakość na plus. Życzę mu powodzenia, bo to jest trudne wyzwanie w jego życiu zawodowym, ale myślę, że jeżeli te wszystkie cechy, o których mówiłem, będzie wdrażał w życie, a także pokaże, że może rozmawiać także z opozycją, czy z SLD, czy z PiS-em, że będzie konsultował z klubami opozycyjnymi, myślę, to że to wyjdzie na... Wstrzymanie się od głosu polityków SLD to był taki kredyt zaufania dla marszałka Buły? Tak, bo nie możemy poprzeć kandydata na marszałka z opozycyjnej partii. Konkurencyjnej partii. My dajemy kredyt zaufania, wykaż się, pokaż się i ocenimy po jakimś czasie, po roku, po pół roku Andrzeja Bułę na funkcji marszałka województwa polskiego. Na marginesie chciałbym powiedzieć, że SLD zagłosowała przeciwko kandydatom z Platformy Obywatelskiej na wicemarszałka i członka zarządu. Bo w tym zakresie mamy jasne i jednoznaczne stanowisko. Oceniamy pana Kostusia i panią Kamińską negatywnie. Panie pośle, na łamach Gazety Wyborczej można przeczytać uwagi pana Adama Kępińskiego, posła SLD również, o tym, że marszałek Buła już obsadza swoimi ludźmi stanowiska w Urzędzie Marszałkowskim. No, nie wiem, czy obsadza, bo nie sprawdziłem tego. Oczywiście można powiedzieć, że to jest na zasadzie sprawdzam, czy to ma miejsce. I poseł Adam Kępiński wywołuje publiczną dyskusję, w jaki sposób powinny być obsadzane stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej, w urzędach, nie tylko marszałkowskich. Można się spodziewać nowej miotły i takich porządków teraz w Urzędzie Marszałkowskim? Nie wiem. Że nie wiem, ludzie Józefa Sebesty będą odstawiani na bok? Na posiedzeniu klubu radnych SLD z kandydatem na marszałka Andrzejem Bułą marszałek zapewniał, że nie będzie tutaj ewolucji. Będzie ewolucja, będzie się przyglądał poszczególnym osobom, które pracują w różnych departamentach, w różnych jednostkach podległych samorządowi województwa i nie będzie tu ewolucji i będzie chciał ocenić osoby sprawiedliwie. I oczywiście trzeba powiedzieć, że w przypadku na przykład najbliższego otoczenia, przecież marszałek Józef Sebesta miał swoich doradców, którzy z momentem, kiedy Józef Sebesta przestał pełnić funkcję marszałka, odchodzą, to nowy marszałek powinien sobie dobrać swoje zaplecze polityczne, najbliższy gabinet, który będzie z nim współpracował. To jest normalna rzecz, tak samo jakby SLD przejmowało stery w Urzędzie Marszałkowskim czy Urzędzie Miasta, to tak samo by robiło. Gazeta Wyborcza, jeszcze raz wracam do tego tytułu, napisała, że była już półtora roku temu, wiedział, że będzie marszałkiem. Mamy taki desant na stanowiska z północy województwa. Powiem szczerze, wielokrotnie z Andrzejem Bułą rozmawiałem na różne tematy i chyba mu półtora roku temu nie śniło się albo nie marzył, czy nie miał aspiracji bycia marszałkiem. Przypomnę, że 3 miesiące wcześniej, od momentu złożenia dymisji przez Józefa Sebesty, klub SLD razem z klubem PiS-u złożył wniosek o odwołanie marszałka za zadłużenie województwa i wtedy cała Platforma i koalicjanci bronili dzielnie, walecznie swojego marszałka i nikt by się nie spodziewał, że w takich okolicznościach marszałek odejdzie. Ja sam byłem zaskoczony tym odejściem, bo to był poniedziałek po zjeździe wojewódzkim Platformy Obywatelskiej i byliśmy zaskoczeni tym odejściem. Czyli szybkie porządki nastąpiły. No widać, że po... No oficjalna wersja jest, że to problem zdrowotny. Piąta kadencja, piąta kadencja posła Leszka Korzeniewskiego to kadencja nowych zmian, nowej jakości. No i od samego nowe początku. Otwarcie na nową kadencję z nowym swoim
najbliższym współpracownikiem na funkcji marszałka, to można powiedzieć ciekawy ruch polityczny, panie godny pośle, pozazdroszczenia. Na szczytach władzy mamy jeszcze inne ważne zamieszanie, które pana pewnie bardziej interesuje w opolskim ratuszu. Dymisja też nagła i niespodziewana wiceprezydenta Wiśniewskiego. Myślę, że w kontekście startu pana w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Chociaż pan mówi, że decyzji jeszcze nie podjął. Jak powiem szczerze, jak sprzątać, to porządnie i do samego końca. I widać, że kandydat na prezydenta, który jeszcze się nie ujawnił, poseł Tadeusz Jarmuziewicz, chce sobie tu porządki zrobić ze swoją konkurencją wewnątrzpartyjną. I to jest tylko i wyłącznie ruch polityczny, nieuzasadniony, bo tak naprawdę ja mógłbym odwołać pana Wiśniewskiego za wprowadzenie ustawy śmieciowej, za ten bałagan, który jest w mieście. Za to bym mógł go odwołać. Żadnych zarzutów merytorycznych nie było. Ale ja mówię jako obywatel naszego miasta. Za to bym wnioskował odwołanie pana wiceprezydenta Wiśniewskiego, a nie za to, że rozmawiał z kimś na korytarzu albo wypił kawę z kimś niewłaściwym. Myślę, że kawa łączy, a nie dzieli. A pan jako potencjalny kandydat na prezydenta Opola w jaki sposób odbiera ten ruch? Cieszysz się z tego, że Wiśniewski, nie wiem, czy wypadł z gry, czy może przeszedł na inne boisko? Ja się smucę w kontekście takim, że panowie nie zajmują się sytuacją w mieście Opolu, bo w takim trybie zostaje nowy wiceprezydent powołany z ratusza. Osoba jest totalnie zaskoczona, nie jest to wszystko przygotowane. Pytanie, czy na tej żaglówce, która płynie pod nazwą miasto, ktoś jeszcze w mieście rządzi? Wiemy o chorobie prezydenta, pierwszego prezydenta Ryszarda Zembaczyńskiego. Pan wiceprezydent Krzysztof Kawałku robi dobrą minę do złej gry, uśmiecha się cały czas, że wszystko jest w porządku. I to mnie smuci, a tak naprawdę mieszkańców nie interesuje to, czy to będzie Tadek, Rysiek czy Zbyszek, bo myślę, że w tej Zbyszek materii... Zbyszek, jakiś nowy kandydat się ujawnia. No, Zbyszek jest jeden, który często myli pojęcia związane z funkcjonowaniem miasta i ja go nazywam opolskim Pinokio i myślę, że to mu zostanie. Panie pośle, dzisiaj pan robi konferencję podsumowującą połowę siódmej kadencji Sejmu. Jakie to będzie podsumowanie? To podsumowanie będzie ciekawe, bo razem z posłem Kępińskim tak się składa. Te dwa lata przepracowaliśmy na początku osobno, a teraz razem. Podejmujemy wspólne inicjatywy związane z regionem, z miastem, w zakresie interpelacji, zapytań. Mamy w tym zakresie ponad 200 wystąpień. Spotykamy się z wyborcami, chcemy podsumować te dwa lata i pokazać, czego oczekujemy będzie od władz samorządowych. Rządzących? Czy... Będziemy chcieli przedstawić to, co zrobiliśmy w kontekście sprawozdania, czym się zajmujemy. Oczywiście poseł Kępiński jest z Komisji Unii Europejskiej, będzie startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego i w tej materii ma możliwość wystąpień w Sejmie w większym zakresie niż moja osoba w kontekście Komisji Etyki, która zajmuje się rozliczeniem posłów za zamkniętymi drzwiami, że tak powiem. To już jest pewne, że Adam Kępiński jest kandydatem do Parlamentu. Tak, Adam Kępiński będzie kandydował do Parlamentu Europejskiego. Drugą kandydaturą, którą rekomendowała Rada Wojewódzka, jest Piotr Woźniak. W najbliższym czasie będzie także trzecia kandydatka w grudniu, która zostanie zarekomendowana. Kto przez Radę Wojewódzką. A Polonia Klepacz? A to już pytanie do Piotra Woźniaka, bo on jest przewodniczącym Rady Wojewódzkiej i niech pracuje, niech się wykaże w kontekście wyłonienia trzeciej kandydatury w postaci... Dobrze, a Tomasz Garbowski przygotowuje się do jesiennych wyborów prezydenckich w Opolu. Tomasz Garbowski cały czas pracuje i spotyka się z mieszkańcami nie tylko Opola, ale także naszego kochanego województwa i myślę, czas pokaże, jaka decyzja zapadnie w tej materii. Tomasz Garbowski był gościem drugiej kawy i nie chciał jeszcze potwierdzić, że będzie kandydował na prezydenta Opola, dlatego będziemy go zapraszać do skutku. Dziękuję. Rozmowę prowadził Maciej Nowak.